Bartosz, czy Wiśle Kraków łatwo strzelić bramkę? Można powiedzieć, że nie, łatwo, ale ostatni mecz, który tak naprawdę grałem w Górnika Łęczna, no to strzeliłem dwie bramki, gdzie wygraliśmy 3-1, więc patrząc pod tym względem, na pewno ten mecz był dla mnie udany, ale ten mecz na pewno, ten co tutaj będziemy grać, będzie na pewno całkiem inny. Właśnie chciałem zapytać, jak wspominasz właśnie mecze, te konfrontacje z Białą Gwiazdą? No, zawsze były w miarę okej. Tak jak mówię, no, ostatni mecz był w moim wykonaniu bardzo udany, bo tak jak mówię, no, strzeliłem dwie bramki i to był ostatni mecz chyba przed podziałem punktów, więc na pewno te punkty dla nas tam były wyłącznie ważne, ale mówię, o tym już zapomniałem. Teraz jest to, co teraz tutaj Wisła przyjeżdża, na pewno będzie zmotywowana i chce tutaj wywieźć komplet punktów, ale my na pewno się nie damy, bo to jest, jak to mówią, nasza twierdza i my tu musimy zwyciężać. Arkadiusz Głowacki, bardzo twardy zawodnik, co możesz o nim powiedzieć? No na pewno ciężki zawodnik, na pewno dobrze grający głową, silny, ale teraz doszedł kolejny, Wasilewski, też bardzo dobrze grający, silny. No, ale my nie możemy, szczerze, to w lidze już teraz większość zawodników, stoperów jest silnych, więc ja muszę na pewno uciekać od nich, nie starać się wchodzić w jakieś siłową walkę, bo na pewno będzie mi ciężko, ale tak jak mówię, no to już też nie są te lata i już nie jest ta szybkość, więc wydaje mi się, że tu będę szukał jakichś takich pozytywów. Przed wami, przed całym zespołem szansa na szósty mecz, przede wszystkim bez porażki. No, co trzeba zrobić, żeby to się udało? No na pewno musimy wyjść dobrze skoncentrowani na to boisko, żeby jakieś głupie bramki nie stracić. No i najważniejsze to, żebyśmy zostawili serducho na boisku, bo jeżeli to będzie, to na pewno wynik się nie będę martwił, bo drużynę mamy dobrą i z meczu na mecz coraz lepiej to wygląda. Jakiej pogody byś sobie życzył? Bo dzisiaj na przykład jest ładna pogoda. Nie ma znaczenia. Może być deszcz. Okej, dzięki. Dzięki.